Program nauczania, szczególnie w pierwszych latach podstawówki, no średnio jest dopasowany do tempa i w ogóle kierunku rozwoju chłopców, a zdecydowanie bardziej do tempa i kierunku rozwoju dziewcząt. Mężczyźni muszą we własnym gronie przegadać swoją męskość na nowo i my to właśnie robimy. Współczesny świat zmienia się dynamicznie i nie zawsze jesteśmy w stanie się w tym wszystkim odnaleźć. Dzisiejsza rozmowa będzie o mężczyznach, o roli mężczyzny we współczesnym świecie i o tym, jak ten mężczyzna sobie z tym wszystkim radzi. Moim gościem jest pan Jacek Masłowski, filozof, psychoterapeuta oraz coach, a także współzałożyciel i prezes Fundacji Masculinum, dedykowanej mężczyznom, oraz współautor książek, takich jak Czasem czuły, czasem barbarzyńca, opowiadającej o współczesnych mężczyznach, oraz książki o kobietach Czasem święta, czasem ladacznica, kobiecość dla odważnych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie panią, pani Dario i wszystkich widzów. Na początek w pana bio na stronie fundacji przeczytałam, że nie jest łatwo być mężczyzną we współczesnym świecie i że pan wie, jak trudno jest przyznać się przed samym sobą do swoich ograniczeń, do uczucia bezsilności, a jeszcze trudniej poprosić o pomoc. Jakie z pana doświadczenia jako psychoterapeuty są problemy współczesnego mężczyzny? No cóż, tych problemów nie brakuje, szczególnie w ciągu ostatnich 2 lat. Mam wrażenie, że nasiliła się nawet ilość tych problemów. To jest naprawdę długa wyliczanka. Może się skupię teraz na takich chyba najbardziej istotnych elementach. To są w dalszym ciągu, nie wiem, czy to jest dobre słowo, problemy. To są pewnego rodzaju wątpliwości raczej, o tak to nazwę, dotyczące męskiej tożsamości. Czyli w dalszym ciągu pytanie, które wielu mężczyzn sobie mniej lub bardziej świadomie zadaje, a na pewno świat ich konfrontuje z odpowiedzią na to pytanie, brzmi, jakim mam być mężczyzną współcześnie. I to jest problem, który naprawdę dużą ilość mężczyzn nurtuje, co zresztą widać po naszych warsztatach, które akurat temu obszarowi poświęcone, no, cieszą się największą popularnością, zaraz obok drugiego warsztatu, który adresuje drugi obszar problemów, to są relacje. Oczywiście relacje z kobietami, ale ostatnio pojawiła się wyraźna też tendencja związana z relacjami w ogóle rodzinnymi, z relacjami z dziećmi, które w tym postpandemicznym okresie przysporzyły różnych nowych wyzwań rodzinom, ale też ojcom, którzy na przykład wychowują dzieci, nie mieszkając z nimi na co dzień. Poza tym oczywiście mężczyźni borykają się z trudnościami związanymi z tym, jak reaguje się w ogóle, jak reaguje człowiek na sytuację, która w tej chwili dzieje się na świecie. No i tutaj jest oczywiście ich bardzo dużo, różnego rodzaju lęki, depresje itd., itd. A jak wielu mężczyzn aktualnie trafia do psychoterapeuty? Mam tu na myśli, czy widać tendencję wzrostową w ostatnich latach? Jak wiele osób jest świadomych, że może udać się ze swoimi problemami właśnie do psychoterapeuty? No bo wiemy, że statystyki, jeżeli chodzi chociażby o samobójstwa, no są bardzo na niekorzyść mężczyzn, bo 12 na 15 osób to są mężczyźni właśnie. Czy ta świadomość powoli, ale się zwiększa? Widać tą tendencję u pana w gabinecie? Wie pani, kiedy zaczynałem w ogóle swoje myślenie o tym, że być może warto zostać psychoterapeutą zawodowym, na początku tego okresu edukacji w tym kierunku usłyszałem od jednej z prowadzących takie zdanie, że psychoterapia nie jest dla mężczyzn, z tego względu, że mężczyźni na nią po prostu nie przychodzą. I rzeczywiście muszę pani powiedzieć, że kiedy zaczynaliśmy w ogóle naszą pracę w fundacji, no to faktycznie można by powiedzieć, że to zdanie było prawdziwe, ale dzisiaj ten odsetek się zdecydowanie zmienił, szczególnie jeżeli chodzi o Instytut Psychoterapii Maskulinum, który kooperuje z fundacją, no to tutaj jeżeli chodzi o ilość mężczyzn trafiających na psychoterapię, czy w ogóle sięgających po różne formy pomocy, no jest przeważająca w stosunku do kobiet, no ale też jesteśmy dosyć specyficznym pod tym względem jakby tworem. Natomiast przynajmniej w dużych miastach wyraźnie widać wzrostową tendencję i ona nie jest uzależniona od wieku osób, które sięgają po różnego rodzaju wsparcie, bo chyba taką najliczniejszą grupą są właśnie mężczyźni 40+, paradoksalnie, którzy wcześniej jakoś niekoniecznie byli przygotowani mentalnie do tego rodzaju pracy nad sobą, a teraz to jest największa grupa. Ale młodzi mężczyźni tutaj, dla nich to jest oczywista zupełnie sprawa, że można popracować z terapeutą nad różnymi swoimi wątpliwościami, problemami i tak dalej. I to są te problemy, o których pan na początku rozmowy wspomniał. Rozumiem, że one też dominują, jeżeli chodzi o pracę właśnie w gabinecie psychoterapeuty.
No tak, oczywiście poza takimi typowymi historiami związanymi z jakimiś zaburzeniami osobowości i tak dalej, które jakoś z płcią są średnio związane, no to mężczyźni trafiający do nas, oni rzeczywiście przychodzą z takimi męskimi zapytaniami, można by powiedzieć. Zastanawiam się, jak na współczesnego mężczyznę, że tak to nazwę, wpływają ruchy prokobiece, ruchy feministyczne, które bardzo prężnie działają i bardzo dobrze, oczywiście. Natomiast w niektórych skrajnych środowiskach można zaobserwować taki przekaz, no, że wszystko co złe to ten mężczyzna, ten biały, heteroseksualny mężczyzna, zwłaszcza to, co cytuję, to, co się pojawia często w mediach. Jakiś czas temu prowadziłam też rozmowę z panem Miłoszem Brzezińskim z kolei właśnie w sprawie tego, czy mężczyźni ponoszą teraz karę za ten patriarchat, za te lata patriarchatu i czy faktycznie współczesny mężczyzna dalej tkwi w tym systemie patriarchalnym, który być może też jest, znaczy który jest krzywdzący dla kobiet i dla wszystkich tak naprawdę i dla mężczyzn również. Mamy też ten ruch tak zwanych inceli, który też jest bardzo znowu skrajnym ruchem w drugą stronę. Ja powiem może w ten sposób, że chyba bym nie dramatyzował, jeżeli chodzi o tak zwaną wojnę płci. Ja wiem, że są środowiska, które jakoś na tym próbują zbić kapitał, wywołać różnego rodzaju emocje, i rzeczywiście są środowiska, które próbują w taki sposób prowadzić swój sposób funkcjonowania społecznego. Natomiast patrząc tak trochę szerzej i mniej może na mniej może spektakularne występy, co po niektórych osób, ja nie mam poczucia, że jest coś takiego jak walka płci, natomiast jest przewartościowanie i to dosyć wyraźne. Te kobiece ruchy, o których pani wspomniała, poza jakimiś skrajnościami, ja nie mam poczucia, że one nawołują do tego, żeby jakoś mężczyzn tutaj współcześnie żyjących rozliczać z tego, co nie wiem, dziadowie czy pradziadowie, czy jeszcze dalej w głąb historii patrząc, inni mężczyźni robili, bo na dobrą sprawę nie wiemy, co robili. Dlatego to jest też jakby, no, nie wydaje mi się, żeby to szło w tą stronę. I teraz zdecydowanie widzę, że prężnie działające ruchy kobiece, ja nie wiem, czy one są prokobiece tak do końca, bo mam poczucie, że one uwzględniają w dużej mierze, poza tymi ekstremalnymi historiami, jeszcze raz to powiem, w ogóle funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie. I faktycznie one na siłą rzeczy większą wagę przykładały i być może nadal przykładają do takiego przemyślenia kobiecości na nowo w tym dynamicznie zmieniającym się świecie. I to rzeczywiście jest wyzwanie dla mężczyzn. Nie spowodowane jakąś tutaj winą kobiet czy czymś takim, tylko spowodowane sporym opóźnieniem w takim, powiedziałbym, społecznym przemyśliwaniu męskości na nowo, w tym bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie też relacji, prawda? Jak swego czasu miałem przyjemność porozmawiać chwilę z panią profesor Środą, ona powiedziała takie zdanie, które bardzo mi się spodobało. Ja je tutaj zacytuję. Ona powiedziała coś takiego, że my kobiety nad swoją kobiecością już rozmawiamy około 100 lat. Tymczasem nadszedł czas na to, żeby mężczyźni swoją męskość przegadali na nowo. No i to przegadywanie na nowo to się, mam wrażenie, dopiero zaczęło parę lat temu, przynajmniej w Polsce. No i ono raczej ma póki co więcej pytań niż odpowiedzi gotowych. Z tego tytułu na pewno jest to duże wyzwanie. Pani, to też jest tak, że jak wspomniała Pani o patriarchacie, ja trochę się może odniosę do tego, czy mężczyźni są zanurzeni dalej w tym krzywdzącym patriarchacie, jak Pani powiedziała, czy nie. Ja powiem w ten sposób, że nie można być samodzielnie zanurzonym w patriarchacie. Czyli jeżeli mężczyźni mieliby być zanurzeni w patriarchacie, to kobiety również by w nim były. I niestety mam wrażenie, że są, że jesteśmy wszyscy zanurzeni dalej w tym patriarchacie, aczkolwiek on ulega jakiemuś demontażowi. Mówię jakiemuś, ponieważ nie mam poczucia, że ten demontaż jest strukturalnie spójny, tylko jest póki co oparty głównie na takim kontestowaniu tych elementów patriarchatu, które z kobiecego punktu widzenia były, no pani powiedziała, krzywdzące. Być może krzywdzące, być może niewygodne. Natomiast w tym demontażu jakby brakuje tej drugiej części związanej z męskością. I dlatego ta praca, czy może zmiana społeczna, nie przebiega równomiernie. Z tego tytułu właśnie mężczyźni dzisiaj wykazują, no, całą masę różnych, nie wykazują, a doświadczają całą masę różnych trudności w budowaniu własnej męskiej tożsamości, dlatego że te wzorce, które znają, są
na ogół wzorcami negatywnie postrzeganymi społecznie, natomiast brakuje tych nowych wzorców. Kobiety tutaj w tym dziele, one spowodowały swoją pracą coś takiego, że z tych wzorców męskości dużo zaczerpnęły do wzorców kobiecości współcześnie funkcjonując, natomiast ten ruch w drugą stronę się praktycznie nie odbywa. Jedynym wyjątkiem właściwie jest taki ruch, który się nazywa tacierzyństwo, gdzie podglądając funkcjonowanie mam, mężczyźni budując swój nowy sposób bycia ojcami, no włączają te wzorce właściwie, tak można nazwać, formy funkcjonowania z dziećmi w swoją codzienność. A natomiast w wielu innych obszarach jakby tutaj nie ma tej symetrii i nie ma takiego przejmowania tego, co wcześniej było kobiece, typowo kobiece, tradycyjnie kobiece, to póki co albo bardzo rzadko, albo wcale nie występuje w przebudowywaniu męskiego etosu w tej chwili. A co moglibyśmy w takim razie jako społeczeństwo zrobić, żeby to się zmieniło, żeby to się nasiliło też i z tej właśnie drugiej strony? Ja będę, prawdę powiedziawszy, to nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że to nie jest takie proste. W tym sensie, że mamy takie dwie jakby warstwy narracji na temat tożsamości płci. Jedna to jest narracja deklaratywna, powiedziałbym. Czyli spotykamy się i mówimy sobie tak, kurczę, pani i ja jesteśmy takimi samymi ludźmi, możemy podobne rzeczy robić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy przychodzi do budowania relacji, które są oparte na pokonywaniu różnego rodzaju wyzwań życiowych, okazuje się, że te przekazy transgeneracyjne, czy nie wiem nawet jak je nazwać inaczej, takie w kulturze bardzo silnie zakotwiczone, które potem trafiają do naszych głów jako takie przekonania, które nie są w ogóle kontestowane, to te przekonania, ten obraz mocno burzy tą pierwotną narrację deklaratywną. Dam pani taki przykład. Swego czasu w Fundacji Maskulinum prowadziliśmy takie spotkania. To były spotkania z kilkoma zaproszonymi osobami, na temat oczywiście jakichś tam aspektów męskości i mieliśmy kilkadziesiąt właściwie osób, które wpadało do nas, żeby trochę na żywo posłuchać tego, o czym sobie rozmawialiśmy. I podczas jednego z takich spotkań zaprosiliśmy dwie kobiety, no powiedziałbym mocno świadome, świetnie radzące sobie w życiu i tak dalej, i tak dalej. I kiedy zadaliśmy im pytanie, jaka jest niezbywalnie męska cecha, obie powiedziały na pierwszym miejscu, że jest to siła. Potem trochę rozwinęliśmy tą kwestię, co to właściwie znaczy siła i tak dalej. Aż w pewnym momencie ktoś z nas, już nie pamiętam czy ja, czy inna osoba, zadał takie pytanie jednej z kobiet, czy wyobrażasz sobie sytuację, w której umawiacie się z partnerem, mężem, że on nie pracuje zawodowo, tylko zajmuje się domem, że cała odpowiedzialność materialna jest na twoich barkach. I obie te kobiety mocno się przestraszyły, mówiąc, że to jest zbyt ryzykowne i obniża poczucie bezpieczeństwa. Tymczasem w drugą stronę, jak widzimy, no, to jest bardzo częste zjawisko. Znaczy relatywnie dużo częstsze niż w przypadku, kiedy to kobieta jest jedyną odpowiedzialną osobą. Jest takich rzeczy bez liku na dobrą sprawę i one wynikają z takich bardzo silnie ukonstytuowanych przekonań kulturowych, takich jak na przykład, że chłopaki nie płaczą, takich jak na przykład to, że kiedy wychowuje się syna, to często mówi mu się, słuchaj, musisz mieć taką pracę, żeby utrzymać rodzinę. Nigdy nie słyszałem podobnego zdania kierowanego do córki, słuchaj, musisz mieć taką, córko, pracę, żeby utrzymać rodzinę. Mówi się córką inaczej, musisz mieć taką pracę, żebyś była niezależna. To jest zupełnie inny poziom funkcjonowania, więc czeka nas jeszcze bardzo dużo takiego przemyśliwania, przedyskutowania tego, czy my aby na pewno chcemy i potrafimy, a potem będziemy się tego uczyć i przekazywać dalszym pokoleniom, no spowodować wyraźną rewolucję w tym układzie ról między płciami. Mam wrażenie, że to robimy taki krok do przodu, właściwie dwa kroki do przodu, potem krok do tyłu. W jakimś tempie się to przesuwa, ale to nie jest jeszcze taki kierunek, który no, pozwoliłby mi odpowiedzieć na pani pytanie, co należy zrobić, żeby to się wszystko zadziało. Naprawdę nie wiem. A co może być takim krokiem do tyłu właśnie? Co powoduje? To, co się dzieje na wschodzie naszego kontynentu. Aha. To, co się dzieje na wschodzie naszego kontynentu, jest zdecydowanie moim zdaniem krokiem do tyłu, ponieważ to budzi nas ze snu.
mówiącego wcześniej o tym, że żyjemy w bezpiecznym świecie, gdzie męska siła jest do niczego niepotrzebna już. Jak się okazuje, no być może w zachodnim świecie, gdyby, nie wiem, jak to nazwać, wyabstrahować go z całego świata, to może by tak było, ale dopóki są inne kultury, które inaczej funkcjonują, no i tę siłę potrafią w sposób brutalny i destrukcyjny kierować również w naszą stronę, no obawiam się, że jakby trzeba się zastanowić, czy aby na pewno chcemy no, pójść w takim kierunku łagodności i tak dalej. Prawdę powiedziawszy, jest pewnego rodzaju odpowiedź na to pytanie, tą odpowiedzią na to pytanie jest to, co się dzieje w państwie Izrael, gdzie egalitaryzm wojskowy jest w 100% realizowany, ale to jest Izrael, a to jest Europa. Ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie coś takiego zrobić. No, krótko mówiąc, coś się dzieje takiego na świecie, co wprowadza duży niepokój. No, ten niepokój, ten ferment, mam wrażenie, nie pozwala na proste kontynuowanie tej ścieżki, która przez kilkadziesiąt ostatnich lat powojennych była w tym przemyśliwaniu ról prowadzona. Rozumiem. A czy w takim razie są jeszcze jakieś takie stereotypy? Wspomniał pan ten stereotyp, że mężczyźni nie płaczą, co podejrzewam, że jest bardzo mocnym też stereotypem w kontekście właśnie być może wstrzymywania tej pracy nad sobą emocjonalnej mężczyzn. Czy są jeszcze takie stereotypy, które właśnie powodują spowolnienie tego procesu? Powiem pani w ten sposób, że tych stereotypów jest mnóstwo, ale zamiast je wymieniać po kolei, to pozwolę sobie na pewnego rodzaju przykład. Wie pani, jakie filmy cieszą się największą oglądalnością w kinach? To są filmy, które pokazują męskich bohaterów, Marvela, i tak dalej, i tak dalej. To są super bohaterowie. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dzieje się tak, dlaczego tak się dzieje, że to ma taką oglądalność, ale też dlaczego te kobiety powiedziały, że siła jest tą cechą niezbywalnie męską. Proszę wziąć pod uwagę, że od mężczyzn w dalszym ciągu oczekuje się sprawczości, z którą oni mają coraz większy kłopot. To jest też jedna sprawa. Natomiast dlaczego tak jest? Dlatego, że jakby podstaw myślenia o męskości, i to jest właśnie ten bank stereotypów, cały bank, leży etos wojownika. Wojownik to jest taka postać, która ma być silna, ma być sprawna, sprawcza, ma być twarda, ma być niezależna, skuteczna i tak dalej, i tak dalej. I dopóki te elementy tego etosu męskości będą w dalszym ciągu w naszej kulturze wspierane, a nawet hołubione, bym powiedział, no to mam wrażenie, że będzie to właśnie takie źródło, które będzie powodowało, że mężczyzna nie będzie mógł, chociaż może będzie chciał, przekroczyć pewnego rodzaju barier mentalnych, ponieważ spotka się ze społecznym ostracyzmem. To jest naprawdę niezwykle trudne dla mężczyzny, który jest wychowywany w środowisku nie tylko rodzinnym, ale w ogóle szeroko pojętym, szeroko patrząc na to środowisko, jest niezwykle trudne dla mężczyzny przyznać się do tego, że sobie z czymś nie radzi. Dlaczego? Otóż jakiś czas temu rozmawialiśmy na temat tego, dlaczego mężczyźni na przykład nie chodzą na warsztaty rozwoju osobistego. Dlaczego mężczyźni nie angażują się w tego typu działalności. Znaczy już się trochę angażują, ale wtedy było to znacznie gorzej. Otóż dlatego, że kiedy kobieta wybierała się na przykład na warsztat rozwoju osobistego czy na psychoterapię, to narracja była taka, że ona wybiera się po to, żeby rozwinąć coś, rozwinąć swój potencjał, żeby lepiej żyć i tak dalej. Tymczasem mężczyzna, który miałby się wybrać na przykład na warsztat, ja mówię o perspektywie sprzed paru lat, to jest ktoś, kto się przyznaje, że ma wadę i musi się iść naprawić. I to jest przykład tego, jak my bardzo inaczej postrzegamy tą samą czynność w związku z płcią. Z jakiegoś powodu mężczyzna jest postrzegany jako ktoś, kto musi sobie sam poradzić ze wszystkim. I oni niestety, mężczyźni, w taki sposób siebie przeżywają. Między innymi z tego powodu mamy plagę tych samobójstw wśród mężczyzn, ponieważ są liczne badania, które pokazują, że mężczyźni na przykład będący w depresji i kobiety będące w depresji, to kobiety już rok wcześniej przed podjętą próbą samobójczą sięgają po pomoc. Mężczyźni na ogół tego nie robią.
Okej, czy w takim razie, jak wspomniał Pan o tych superbohaterach, czy właśnie wytworzenie takiego środowiska kulturowego, chociażby właśnie w filmach i taka narracja w filmach, która by pokazała, że ten bohater, powiedzmy, też sobie często nie radzi i może się udać po pomoc i że to jest normalne, że czy takie zabiegi właśnie kulturowe są poniekąd odpowiedzią na to, jedną z odpowiedzi? Jest to jakaś droga, aczkolwiek też bym jej nie przeceniał, z tego względu, że proszę pamiętać, że odbiorcy będą głosowali nogami na to, co znają, co im się podoba, co potwierdza ich tożsamość i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wrażenie, że praca jest do wykonania zupełnie gdzie indziej, ale jest ona niezwykle trudna. Ale się dzieje na szczęście. To jest dobry komunikat. To jest praca w kierunku, praca, którą mężczyźni podejmują w kierunku własnego serca. Czyli to, co na przykład obserwujemy w kontekście relacji tych współczesnych ojców ze swoimi dziećmi, którzy właśnie dotykają swojej wrażliwości i pokazują siebie pełniej. Nie tylko jako tych, nie wiem, albo zapracowanych dostarczycieli różnego rodzaju dóbr, albo brutalnych, karzących sędziów, albo jeszcze kogoś innego, tylko pokazują siebie pełniej, jako właśnie osoby, które przeżywają emocje po prostu, bo to nawet nie chodzi o to, żebyśmy teraz namawiali gromko wszystkich mężczyzn do pokazywania, jak oni sobie z czymś nie radzą, bo to jest, osiągniemy zupełnie odwrotny efekt. Ta praca jest do wykonania właśnie, jeżeli chodzi o mężczyzn, jak powiedziałam, w kierunku serca i widać tą pracę właśnie w tym nowoczesnym pojmowaniu czy praktykowaniu ojcostwa, gdzie ci współcześni ojcowie zdecydowanie pełniej pokazują siebie również swoim synom, czyli właśnie z tymi różnego rodzaju przeżyciami, które niekoniecznie są związane ze sprawczością i tak dalej. Natomiast też myślę sobie, że nie byłoby warto namawiać teraz mężczyzn do pokazywania, że sobie z czymś nie radzą, no bo to będziemy mieli efekt zupełnie odwrotny. Natomiast o wiele ważniejsze moim zdaniem jest praca nad rozwojem, no, nazwę to tak trochę fachowo, kompetencji związanych z inteligencją emocjonalną, ponieważ mężczyźni rzeczywiście mają olbrzymi problem albo w kontakcie z emocjami, chociaż on nie jest aż tak powszechny, ale już na pewno w nazywaniu swoich emocji. Tutaj tak anegdotycznie zilustruję to przykładem z warsztatów również poświęconych właśnie rozwojowi tych kompetencji. Kiedy spotkała się grupa, zrobiliśmy rundkę, która mówiła o tym, z jakiego powodu tutaj są ci ludzie, dlaczego się zdecydowali. Jeden z uczestników powiedział coś takiego. Siedzi sobie z żoną na kanapie, rozmawiają i w pewnym momencie jego żona go pyta: słuchaj, a co ty czujesz? A on robi coś takiego. Mówi: nic. I wtedy żona postanowiła mu rozetę emocji powiesić na lodówce i to go skłoniło do myślenia, że jest jakaś część wszechświata, do której on nie ma dostępu. I niestety wielu mężczyzn może nie w ten sposób zareaguje, ale tak naprawdę potrafi nazwać niewielką część rzeczy, które przeżywają. I oni wiedzą, że je przeżywają, ale nie wiedzą, co to jest. A skoro nie wiedzą, co to jest, to też nie wiedzą, co to znaczy, o czym to informuje. Więc to jest tego rodzaju praca, żebyśmy włączyli do męskości obszar właśnie świadomości emocjonalnej, chyba tak to nazwę. Czyli tego rodzaju wrażliwości, a nie tkliwości. Bo tkliwość nie do końca jest tym, co dla mężczyzn jest takie, no, co ich zachęca do pracy. A czy taka praca właśnie chociażby takie warsztaty, o których pan wspomina, czy taka praca warto, żeby była w takich męskich kręgach typowo, czy tworzenie takich męskich kręgów, które no od dawna tworzą kobiety, warsztaty tylko dla kobiet, wyjazdy tylko dla kobiet, weekendowe, gdzieś tam wspieranie się tych kobiet nawzajem, czy w kontekście mężczyzn to również jest ważne? To jest hiperważne i dlatego właśnie to robimy w naszej fundacji. Otóż jeszcze raz zacytuję profesor Środę: mężczyźni muszą we własnym gronie przegadać swoją męskość na nowo. I my to właśnie robimy. Z tego względu, że to jest taki paradoks. Bardzo wielu mężczyzn ma naprawdę olbrzymią trudność w budowaniu bliskich relacji z innymi mężczyznami. Ale kiedy znajdą się w sprzyjających warunkach i odpowiednio poprowadzeni momentalnie, naprawdę to są bardzo krótkie chwile, to mija godzina, dwie, i ci mężczyźni zaczynają się otwierać. I teraz co tam się takiego dzieje? Dzieje się przede wszystkim to, o czym sami mówią, że
mają okazję w bezpieczny sposób popatrzeć na siebie samego i się dowiedzieć na przykład, że tak jak on, mają też inni mężczyźni. Że to nie jest jakaś wada, to nie jest jakaś dysfunkcja. Po drugie, mogą się poprzyglądać innym mężczyznom i się zainspirować. A przede wszystkim mówią o tym, że kiedy są w takich męskich kręgach, czy na męskich warsztatach są sami mężczyźni, to nie występuje tam komponent oceniający, który no, jest zdecydowanie częściej spotykany w ich relacjach z kobietami. Oczywiście ma to swoje powody, ale samo to, że oni się czują bardziej akceptowani, że mogą sobie pozwolić na to, żeby pokazać siebie bez ryzyka bycia odrzuconym, ocenionym, to jest dla nich absolutnie jedna z największych wartości. Natomiast druga rzecz jest taka, że kiedy spotykają się mężczyźni w swoim własnym gronie, to są to mężczyźni na ogół w różnym wieku, z różnego rodzaju doświadczeniami życiowymi i tak dalej, i następuje coś, czego no naprawdę olbrzymiej ilości mężczyznom dzisiaj brakuje, następuje wymiana takich prawdziwych, szczerych doświadczeń życiowych. Podczas jednego z prowadzonych przeze mnie kręgów, na jednym z takich spotkań, jeden z uczestników no, miał naprawdę taką życiówkę, można powiedzieć, czyli pojawił się pewien taki naprawdę istotny problem z jego perspektywy, który do nas przyniósł. Trochę o sobie o tym porozmawialiśmy i on powiedział takie zdanie. Powiedział, kurczę, facet po 40, kurczę, szkoda, że ja nigdy z moim ojcem na takie tematy nie mogłem porozmawiać, że ja takich rzeczy nigdy od niego nie słyszałem, takich perspektyw nie dostałem. I wtedy uświadomiłem sobie, że takie męskie kręgi, one pełnią funkcję czegoś w rodzaju takiego zbiorowego ojca, a wiemy bardzo dobrze, że współcześni mężczyźni no, są pod tym względem niezwykle wyposzczeni. Zresztą kobiety też, ale jeżeli chodzi o budowanie wzorów męskości, no to niewątpliwie akurat ojciec jest tutaj jedną z najbardziej odpowiedzialnych osób. No i te kręgi pełnią tak naprawdę wiele różnych funkcji, trochę protezujących te deficyty, ale pozwalających też tym mężczyznom w taki bezpieczny, świadomy i w swoim tempie sposób no, budować tą swoją męską tożsamość. Myślę, że to też jest chyba ważne, że spotykają się dodatkowo offline, czyli nie jest to śledzenie w internecie różnych ludzi i wiadomo, jak się wszyscy tam idealizujemy, tylko spotkanie się na żywo z człowiekiem, co samo w sobie, ta obecność na żywo wpływa na nas bardzo mocno. Wie pani, no, kiedy mówimy o tym, że mężczyźni mają trudność w budowaniu bliskich relacji, no to zdecydowanie offline odpada, no bo to mają być bliskie relacje. I nawet kiedy mieliśmy czas pandemii, no fundacja nie prowadziła warsztatów online w ogóle. Albo ich nie prowadziła wcale, albo prowadziliśmy je normalnie w bezpośrednim kontakcie. No i to jest wartość, jak pani powiedziała, niezwykle duża. No i z całą pewnością zostaniemy przy tym. Wspomniał pan o tych wzorach męskości, a co jeżeli chodzi o kwestię nauczania w szkole? Bo jakiś czas temu ukazał się raport Michała Gulczyńskiego, z którym zresztą miałam przyjemność rozmawiać też na kanale. I wspomniana przez pana zresztą profesor Środa no, dość mocno go skrytykowała w swoim felietonie. I tam między innymi właśnie pojawił się ten temat, że dla mężczyzn bardzo ważne są te wzorce również w kontekście nauczania szkolnego. Czy faktycznie tak jest, czy to jest taki argument, którego pan nie uważa za istotny w rozwoju męskości? No, oczywiście, że uważam za bardzo istotny, ponieważ młody chłopiec, no, można powiedzieć, dojrzewa w bardzo sfeminizowanym środowisku, no więc jest siłą rzeczy albo mocno zredukowana, albo wręcz pozbawiona pula męskich wzorców, bo te męskie wzorce nie do końca się biorą z tego, że w książce napiszemy, że mężczyzna to jest taki, śmaki i owaki. Tylko przede wszystkim dla dzieci i młodych, no młodych dorosłych to nie, ale dla dzieci i wczesnych nastolatków raczej, najważniejszą rzeczą jest możliwość obserwowania tych mężczyzn, jak oni funkcjonują w różnego rodzaju kontekstach życiowych, jakie narracje prowadzą na temat swojego życia i tak dalej. No i tutaj jakby występuje olbrzymi deficyt właśnie takich dojrzałych, dorosłych mężczyzn, którzy w świadomy sposób potrafią tych chłopaków poprowadzić, no, przygotowując ich do dorosłości. Ja tak naprawdę znam tylko jedną chyba sieć szkół, która jest szkołą, to są szkoły męskie, w których uczą wyłącznie nauczyciele mężczyźni.
Ale tam jednym z takich elementów bardzo ważnych jest włączanie ojców w proces nauczania. I to szkoła jakby jest czymś w rodzaju takiego motywatora, czy też no, wymaga wręcz od ojców, żeby oni bardzo aktywnie uczestniczyli w wychowaniu w życiu swoich synów. Więc mamy taki kontrapunkt dosyć mocny. Z drugiej strony no, szkoły, te, które tutaj mamy, one raczej nie prezentują takiego podejścia, które w jakiś sposób mogłoby wspierać rozwój chłopców jako takich. Wszyscy wiemy i w tym raporcie też o tym jest, że program nauczania, szczególnie w pierwszych latach podstawówki, no średnio jest dopasowany do tempa i w ogóle kierunku rozwoju chłopców, a zdecydowanie bardziej do tempa i kierunku rozwoju dziewcząt. No i to jest problem, o którym przecież warto pamiętać. Niestety on nie jest zaadresowany w żaden sposób. No to też chyba też jest bardzo ważne, że trochę nam to mówi o pewnych różnicach jednak płciowych w rozwoju, które też momentami chcemy wymazywać w tych czasach, a jednak to może gdzieś temu podstaw nam pomóc zrobić pracę, gdzie potem te dorosłe osoby będą miały być może mniej takich problemów, tak przynajmniej tak to rozumiem. Tutaj, no właśnie, pytanie, że tak powiem, z cyklu, co było pierwsze, jajko czy kura, czy mężczyźni nie wykonują takich zawodów, jak chociażby zawód nauczyciela, dlatego, że to są sfeminizowane zawody, czy dlatego, tak jak profesor Środa w swoim felietonie pisze, że to są mało opłacane zawody i że mężczyźni jednak szukają tych bardziej opłacanych, chociażby, żeby być żywicielami rodziny, tak jak pan wspomniał. Ja całe życie chciałem być nauczycielem, ale nie mogłem sobie na to pozwolić. Właśnie ze względów ekonomicznych. Naprawdę. Jeszcze pamiętam, jak skończyłem filozofię i poszedłem do liceum w Tychach i zacząłem rozmawiać z dyrektorem o tym, że chętnie bym tam sobie jakieś zajęcia z etyki na przykład prowadził, ale to się po prostu ekonomicznie budżet nie spina, więc w tej sytuacji widzicie pani, to właśnie jest ten stereotyp pogrzebany. Zawód nauczyciela kiedyś był zawodem stricte męskim, zdecydowanie męskim. On się wiązał oczywiście z prestiżem społecznym, ale ten prestiż społeczny zawsze jest powiązany z ekonomicznym. W związku z tym rzeczywiście ten zawód i tego typu zawody, one były chętnie obsadzane przez mężczyzn. Natomiast no, w dniu dzisiejszym cały czas panuje takie przekonanie, wie pani, że kobieta może, ale nie musi pracować. Oczywiście są wyjątki od tego, ale naprawdę bardzo często widzimy, że jest taka społeczna jakby umowa, również rodzinna, że to jest zupełnie normalne, że mężczyzna musi zarabiać więcej, a kobieta mniej. I to jest właśnie jedna z takich barier, która powoduje, że no, mężczyźni, dopóki nie są w stanie zaspokoić tego rodzaju potrzeby, często potrzeby swoich rodzin, ale też środowiska, no nie będą się decydowali na pracę w zawodach, które nie pozwalają na osiągnięcie takiego właśnie statusu. Czyli tak naprawdę tutaj nie ma za bardzo tutaj przyszłości świetlanej, że tak powiem, w tym kierunku. Wie pańcy, no bo powiem tak uczciwie, no ja przestałem być idealistą już jakiś czas temu, żyjemy w świecie, w którym jest inflacja, jakieś rachunki za benzynę trzeba płacić i tak dalej. Ktoś te pieniądze musi zarobić na dobrą sprawę. Okazuje się, że spora część kobiet w Polsce, które są w wieku umożliwiających pracę, nie pracuje zawodowo. Z różnych bardzo powodów. No więc jakby ciężko jest jednocześnie mieć ciastko i zjeść ciastko, prawdę powiedziawszy. Mężczyźni są w tym etosie właśnie, na którym patriarchat jest oparty, są odpowiedzialni za bezpieczeństwo rodziny, w tym ekonomiczne. No i na koniec dnia większość tych mężczyzn próbuje się w tym wyrobić. A skoro próbują się w tym wyrobić, no to ich wybory są ukierunkowane na to, żeby no tą ekonomię jakoś w domu udźwignąć. No i dopóki tego nie zmienimy, a nie zmienimy tego w jednym, drugim, trzecim, czwartym pokoleniu, to naprawdę nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby mężczyźni wybierali zawody z perspektywy wyłącznie hobby, tego, co lubimy. Zresztą Steve Biddulph, bardzo lubię tego człowieka czytać, miałem okazję go poznać, rozmawiać. Jest australijski psychoterapeuta, który między innymi, to jest terapeuta rodzin, ale on napisał świetną książkę, którą polecam, nazywa się Męskość, nowe spojrzenie. On pisze w jednym z rozdziałów coś takiego, że jeżeli jesteś mężczyzną, dorosłym, dojrzałym mężczyzną, to nie kierujesz się w życiu czymś tak ulotnym jak emocje, a wybierasz to, co należy, bo twoje życie nie należy do ciebie. I to jest bardzo kontrowersyjna teza być może, ale na dobrą sprawę, jak mamy wybór, my mężczyźni, jak mamy wybór, to będziemy raczej wybierać to, co jakby od chyba wieków walidujemęskość.
czy jakąś tam siłę, jakąś tam sprawczość, jakieś to, jakoś dajemy radę w tym świecie. I to naprawdę, to cały czas tutaj gratyfikacja społeczna jest za tym powiązana, więc tak to wygląda. Ja ubolewam, że jest tak niewielu nauczycieli, mężczyzn nauczycieli w szkołach, ale rzeczywiście tak jest. Proszę zauważyć, że ta proporcja ulega wyraźnej zmianie, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe. Tam tych mężczyzn jest już zdecydowanie więcej, no ale już wiemy, z czym to się wiąże. Czy takie wybory też, chociażby też podążanie za tymi wzorcami siły sprawczości mężczyzn wynikają głównie z tych uwarunkowań kulturowych, czy też z biologicznych w jakimś sensie? Pani co, no testosteron w dalszym ciągu odgrywa sporą rolę w męskich zachowaniach. No i to jest hormon, no, hormon świetny po prostu, ja go bardzo uwielbiam. Natomiast ma parę wad, między innymi taką, że no, mocno rozkręca popędowość, rywalizację. No i ta rywalizacja no, wielu mężczyzn pcha do tego, żeby osiągać więcej, dalej, szybciej. Aczkolwiek z drugiej strony są tacy, którzy no, nie mogą wszyscy wygrywać. Więc zaczyna nam się tutaj polaryzacja dosyć duża robić. No i mamy między innymi, pani wspomniała o nich, taką grupę jak Kinsele właśnie, którzy tą rywalizację postanowili rozegrać po swojemu, że tak się wyrażę. Więc biologia owszem ma znaczenie, ale mam wrażenie, że ona chyba nie jest fundamentalnie ważna tutaj. No właśnie, a co z tą ruchem inceli? I jak tutaj pan na to patrzy ze swojej strony psychoterapeutycznej? To jest bardzo skomplikowana historia. Bardzo skomplikowana historia. Sam się z nią zapoznaję cały czas. Mam parę doświadczeń pracy w procesach terapeutycznych z mężczyznami. Ja bym ich jakoś nie klasyfikował, no ale powiedzmy spełniających te kryteria, które później gdzieś tam ten ruch inceli opisują. I to są mężczyźni niebywale sfrustrowani. Niebywale sfrustrowani. I proszę mi wierzyć, że jakaś złość do kobiet jest czymś wtórnym, a nie pierwotnym. Otóż są to mężczyźni, którzy z różnych powodów w takim świecie, w którym żyjemy, mają trudność w osiągnięciu jakiegoś przynajmniej bazowego poziomu satysfakcji życiowej. Mam na myśli kwestie zawodowe. To są często mężczyźni, którzy na coś chorują i to nie są takie choroby, które widać na pierwszy rzut oka. To są mężczyźni, którzy no, wywodzą się często z niezwykle dysfunkcyjnych środowisk i będąc jeszcze w takim wieku dwudziestoparolatków, którzy, wrócę do tego testosteronu, są bardzo silnie napędzani wysokim poziomem testosteronu, ich popędowość seksualna nie uznaje ujścia, nie znajduje ujścia, no oni potrafią rzeczywiście wyprojektować złość na kobiety jako te, które są dla nich niedostępne i tak dalej. Ponieważ no, najzwyczajniej w świecie tego popędu seksualnego również nie mogą rozładować. Ale z drugiej strony to, co gdzieś tam wiem z moich takich, no właśnie jak powiedziałem, doświadczeń terapeutycznych, ta złość, ale bardziej podszyta chyba takim poczuciem niesprawiedliwości w stosunku do kobiet, też polega na tym, że widzą, iż ich rówieśniczki, no jakby właśnie dzięki swojej eksponowanej seksualności osiągają sporą przewagę w różnego rodzaju społecznych osiągnięciach, że tak powiem. I naprawdę mam parę takich rozmów chłopaków, którzy gdzieś tam na takich kanałach streamingowych za jakąś opłatą oglądają dziewczyny, które gdzieś tam pokazują, że tak powiem, różne swoje wdzięki. W momencie, kiedy męska część publiczności prosi o to i tam jakieś napiwki wrzuca. No i taki mężczyzna oglądając to myśli sobie, kurde, no jestem w przegranej pozycji, no mi nikt za to nie zapłaci, nie jestem w stanie tego zrobić. I z jednej strony ma bardzo przewartościowany wizerunek młodej kobiety, która jest dla niego niedostępna zupełnie, a z drugiej strony nie ma pomysłu na zmianę tego statusu, w którym funkcjonuje. To jest po prostu bardzo trudne, bardzo trudne, bardzo środowisko ludzi, którzy przeżywają bardzo duże trudności. I najgorsze w tym wszystkim moim zdaniem jest to, że właśnie pojawia się jakaś łatka pod tytułem incele, czyli nie wiem, przegrywy i tak dalej, sfrustrowani faceci, którzy nie mają dojścia do kobiet, ha, ha, ha. No i teraz właściwie tylko pogłębiamy problem, a nie go w żaden sposób próbujemy przezwyciężyć, więc
Takie jest moje podejście póki co do tego, nie wiem, ja bym nie nazywał tego ruchem, tylko pewnym zjawiskiem społecznym. No ale to wcześniej czy później będzie wymagało jakiejś interwencji, myślę nawet społecznej, bo to się może zrobić niebezpieczne moim zdaniem. No tak, bo to dochodzi z takiego skrajnego podejścia, a samo etykietowanie się też moim zdaniem zaburza pewną elastyczność właśnie gdzieś tam w poszukiwaniu tutaj siebie chociażby i gdzieś tam przyczyn. To w każdym obszarze tak naprawdę życia ta elastyczność jest tak bardzo ważna, a te etykiety mam wrażenie, że tylko utrudniają. Ja tylko, przepraszam, że jeszcze wejdę w słowo, ja tylko to spuentuję, że póki co nie znalazłem żadnego incela z wyboru. Ani jednego. To nie jest postawa życiowa typu filozofia stoicka, że sobie tam mam mędrca, który mi mówi, wiecie, kobiety to są takie fajne, ale z daleka, więc nie. Tylko to są po prostu historie, bardzo trudne historie młodych chłopaków, z którymi oni nie mogą sobie poradzić, bo nie mają wsparcia. Po prostu. I to wsparcie jest dla nich niedostępne. A oprócz tego pojawia się właśnie jeszcze przygnębiające etykietowanie. To tylko tyle. No właśnie, czyli gdzieś tam wracamy też do tego początku potrzeby tej inteligencji emocjonalnej, tego wsparcia grup mężczyzn i tego, żeby jak najwięcej być może się o tym mówiło i jak najbardziej, żeby to było dostępne, no bo to też, co pan powiedział na początku, że o ile w dużych miastach są takie inicjatywy, chociażby jak wasza fundacja, no o tyle w mniejszych miastach nie ma takich inicjatyw, ale też nie ma tej świadomości, że w ogóle z takich inicjatyw można skorzystać i że warto skorzystać, jeżeli jest się mężczyzną. To prawda. Mamy nadzieję, że ta nasza praca, taka trochę pozytywistyczna, ona się powoli też wleje do takich mniejszych ośrodków regionalnych. Zachęcamy tych wszystkich mężczyzn, którzy z nami jakiś kontakt mają, żeby też kopiowali te nasze rozwiązania najzwyczajniej w świecie, bo nie jesteśmy w stanie samodzielnie no, takiej rzeszy mężczyzn jakby przekonwertować w tą stronę właśnie, o której tu rozmawiamy. Ale to się dzieje, proszę mi wierzyć, z tych kręgów, które ja prowadzę dwa równolegle, to są kręgi, które mają też swoich uczestników z różnych właśnie regionów, z innych miast. No póki co też taki powiedziałbym większych, ale oni z czasem się gdzieś tam wylogowują i w swoich społecznościach zaczynają prowadzić bardzo podobne inicjatywy. No i właśnie o to chodzi. W tą stronę ma się rozwijać. Chciałabym jeszcze tutaj dotknąć tematu relacji i tego, o czym też pan powiedział, że to jest jedna z przyczyn z ważniejszych problemów mężczyzn. Jakie być może, nie wiem, czy stereotypy, przekonania na temat męskości, co powoduje, że często trudno jest budować tą relację, te porozumienie międzypłciowe? Chodzi o relacje kobiet i mężczyzn, tak? Tak, tak, tak. To jest dobre pytanie, znowu bardzo szerokie. Jakie stereotypy? To może inaczej na to pytanie odpowiem. Otóż jakby popatrzmy na to w taki sposób, że mamy równolatków, powiedzmy 18-19-latków, mamy mężczyznę i kobietę i oni wychowują się w tym samym środowisku. Nie wiem, chodzą do tej samej klasy. I teraz ta kobieta prawdopodobnie, teraz będę używał pewnej statystyki, a proszę pamiętać, że od tego są zawsze wyjątki. Ta kobieta prawdopodobnie wychowała się w domu, w którym ojciec był nieobecny w jakiś sposób. Natomiast matka próbowała utrzymać tą rodzinę przy życiu, załatwiała problemy różnego rodzaju, nie wiem, prała, sprzątała, gotowała, leczyła, pomagała w lekcjach, była obecna, pokazywała emocje i tak dalej. No i teraz taka 19-latka widzi kobietę, która widzi pełny obraz kobiety. Zarówno takiej, która daje radę, jak jest trudno, jak i takiej, która sobie popłakuje gdzieś tam w kącie. Z drugiej strony mamy mężczyznę, który prawdopodobnie, będąc synem nieobecnego ojca, w jakiś sposób wpadł na pomysł, że uszczęśliwi swoją mamę. No bo mama właśnie popłakiwała, musiała wiele rzeczy robić sama. No i to uszczęśliwienie mu się nie udało. W związku z tym po pierwsze widzi wzorzec mężczyzny, który jest nie do skopiowania, czyli no, jakby no, mężczyzna równa się jakiś niebyt. A z drugiej strony pewna misja w relacji z kobietą no już się nie udała w tym momencie. Na dodatek być może jest tak, że mama niekoniecznie chce go wypuścić spod swoich skrzydeł. Potem jeszcze ta sama grupa, ta sama para, wyruszając w świat, bardzo szybko się uczy tego, że właśnie osiągnięcie jakiejś satysfakcji w życiu
jest uzależnione od pewnej sprawności rozwiązywania problemów w szeroko pojętym świecie. No i teraz, jeżeli ten mężczyzna ma trochę szczęścia i z jakiegoś powodu się nauczył tego, to prawdopodobnie będzie realizował jakąś wizję siebie, jakąś karierę zawodową itd., itd. Kobieta tymczasem prawdopodobnie będzie miała znacznie szersze spektrum możliwości. Ona sobie może wybrać to, że rzeczywiście znając jakieś swoje talenty, będzie się edukowała dalej i postanowi iść w kierunku niezależności, ale być może wpadnie na zupełnie inny pomysł, mianowicie zauważy, że cieszy się zainteresowaniem mężczyzn i właściwie dla niej ważniejsze jest realizowanie siebie w taki bardziej tradycyjny sposób. Czyli ona ma tutaj jakby trochę większy wybór. Mało tego, sama komunikacja między kobietami i mężczyznami jest najeżona całą masą różnego rodzaju problemów. Podczas jednych z takich warsztatów pokazuje często mężczyznom, warsztat właśnie o relacjach z kobietami, z jakiego powodu kobiety narzekają często na to, że nie mają wsparcia, nie są wysłuchane i tak dalej. Jest taki filmik na YouTubie zresztą, nazywa się Gwóźdź w czole, gdzie widać partnerkę i partnera i ona opowiada różne takie swoje rzeczy. Mówi, wiesz, boli mnie głowa, nie wiem, co się dzieje. W ogóle to jest takie straszne. Jest odjazd kamery, jest taki zoom out. Widać, że ona ma gwóźdź wbity w czoło. Ten chłop tak siedzi, tak się patrzy, mówi, ty słuchaj, wiesz, no dobra, ale wiesz, masz gwoździa w czole, ja on ci go wyjął, byś miała po problemy. Nie, to nie chodzi o gwoździe, ty mnie nigdy nie słuchasz, przestań rozwiązywać problemy i tak dalej, i tak dalej. I tutaj właśnie mamy zdecydowaną różnicę w tym, jak my się komunikujemy. No jakby pakietując jakoś tą moją odpowiedź, bo tu naprawdę można bardzo dużo o tym mówić. Krótko mówiąc, to jest tak, że mężczyzna, młody mężczyzna, wchodząc w dorosłe życie, na ogół jest słabiej przygotowany od takiej strony męskiej samorealizacji niż kobieta współczesna. I kiedy ona już jakoś stoi na własnych nogach i rozumie, co jest kobiece, co jest niekobiece, jaki ma wybór i tak dalej, tak ten mężczyzna właśnie wchodzi, będąc już dorosłym, on zaczyna eksperymentować dopiero w swoim życiu, szukając tożsamości swojej. To, o czym rozmawialiśmy na samym początku, jest to jedno z największych wyzwań współczesnego mężczyzny, zrozumieć w ogóle, kim jest mężczyzna i kim ja w związku z tym jestem jako mężczyzna. To jest naprawdę hardkorowa robota, okej? I tutaj się pojawia kolejna trudność, to już będę kończył, bo tu naprawdę dużo opowiadać można, że ci mężczyźni młodzi, no myślą sobie tak, aha, skoro ja sam nie bardzo wiem, jaki to jest ten prawdziwy mężczyzna, jak to jest być tym mężczyzną, bo ten wzorzec, który mam od ojca, to nie bardzo, to wpadają na taki pomysł, to ja posłucham tej kobiety, tej mojej, powiedzmy, partnerki, ona mi powie. Ona mi powie, że męski to jestem wtedy, a nie męski to jestem wtedy, no i zaczynam to realizować. No i tutaj zacytuję znowu Zimbardo z książki Gdzie ci mężczyźni. Wiem, że to jest znany cytat, ale pozwolę sobie jednak wspomnieć. On mówi tak, że to jest świetnie w ogóle, że kobiety mówią mężczyznom, że mają być mili, ciepli, wrażliwi, słuchający, troskliwi, ale też silni, zdecydowani, stanowczy, decyzyjni, sprawczy. I potem Zimbardo mówi, szkoda tylko, że nie mówią tym mężczyznom te kobiety, czy ta pierwsza opcja to bardziej w poniedziałki i w piątki, a ta druga w środy i w czwartki, czy na odwrót może. To jest właśnie taki case, my się to śmiejemy, ale to naprawdę jest dramat dla wielu mężczyzn, którzy, że tak powiem, przeszli przez kilka relacji. Najpierw była relacja z mamunią, która, jak mówi anegdota, też ją tutaj zacytuję, wychodzi mama na balkon i woła Jasia, Jasiu, Jasiu, do domu. Jasiu podbiega, i pyta, a co mamo, jestem głodny? Nie, śpiący. Więc tutaj mamy pierwszą osobę, która mówi, co w ogóle się z tobą dzieje, a potem jest pierwsza partnerka, koleżanki, druga partnerka, trzecia i nagle się okazuje, że kurza twarz, na dobrą sprawę, to kogo bym nie spotkał, to każdy co innego mi mówi o tym, mówię o kobiecie, co dla niej jest męskie, a co jest niemęskie. No, tożsamości się nie buduje w 15 minut, więc jakby taka elastyczność jest praktycznie nie do zrobienia i dlatego od zarania dziejów to mężczyźni we własnym gronie decydowali, co jest męskie, a co nie jest męskie i jakby wtedy dopiero wychodzili do świata kobiet, mając takie gruntowne ukorzenienie w tym zrozumieniu tej tożsamości. I to właśnie w tych męskich kręgach między innymi ma miejsce. Czyli tutaj też bardzo ważny sygnał dla kobiet, żeby właśnie jakby akceptowały to, że to jest bardzo ważne w życiu mężczyzny, żeby miał te swoje, nie wiem, wyjścia ze swoimi kurczę, podstawa w ogóle grupami.
Jaskinia, podstawa życia mężczyzny. Jaskinia oczywiście nie musi być fizyczna, ale pozbawienie mężczyzny dostępu do innego męskiego grona, no to jest prosta droga do tego, żeby go wykastrować tak konkretnie. No i tyle. No. I to się na ogół niestety udaje. To jest bardzo, bardzo ważny, myślę, przekaz mimo wszystko dalej w naszych czasach. Tutaj zastanawiam jeszcze jedna rzecz. Bo wracając do tego raportu właśnie na temat dyskryminacji mężczyzn, on wywołał bardzo dużo negatywnych opinii właśnie w niektórych środowiskach, właśnie między innymi prokobiecych. No też wspominam ten felieton pani profesor Środy, gdzie gdzieś tam zwracano uwagę, że okej, no zwracamy uwagę się, zwracamy tutaj teraz na mężczyzn, w stronę mężczyzn to światło, ale przecież kobiety mają więcej problemów, to kobiety są bardziej dyskryminowane i tak dalej. Natomiast to jest bardzo ważne, mam wrażenie, żebyśmy zrozumieli, że rozmowa o jednym nie przekreśla drugiego. I tutaj nawet też pozwolę sobie zacytować profesor Środę, gdzie napisała, że warto w badaniach nad smutnym losem mężczyzn uwzględnić historię smutnego losu i teraźniejszości milionów kobiet. Tylko to robimy cały czas i fajnie, i ważne, żebyśmy robili to cały czas. Natomiast jednocześnie, dlaczego od razu, skąd się biorą takie postawy w lęku, że to jest jakieś zagrożenie dla ruchów feministycznych? Bo przyznam szczerze, że nawet pod moimi filmami były takie komentarze, zarówno, że to, że poruszam takie tematy, to jest antyfeministyczne, czy właśnie, że, no, że to nie jest ważny problem, bo zwróćmy uwagę na tą drugą stronę, że hej, a dlaczego nie rozmawiasz o kobietach, tylko rozmawiasz o mężczyznach? I jeszcze tylko kończąc, jest taka książka teraz, nie wiem, czy pan ją miał okazję czytać, Samiec Alfa musi odejść, o bardzo kontrowersyjnym tytule, a jednocześnie bardzo ciekawej narracji. Jestem dopiero w połowie, więc jeszcze nie mam konkretnych wniosków, natomiast sam fakt, że tam wyraźnie ta autorka podkreśla, że dopóki nie skupimy się na obu stronach, to nigdy systemowo nie będzie dobrze, bo to co jak rozmawialiśmy a propos tego problemu właśnie systemu, a nie pojedynczych grup płci. Ja mam wrażenie, że to, o czym pani mówi, o co mnie pani też tutaj trochę pyta, to jest właśnie największy kłopot w trawieniu, czy może traktowaniu serio przynajmniej niektórych środowisk feministycznych. Jak zaczynaliśmy naszą działalność w Fundacji Maskulinum, proszę mi wierzyć, że ilość paszkwili pisanych przez mocne nazwiska z tej jakby z tego obszaru, no była po prostu zatrważająca. Ja już dawno tego nie robię, ale wtedy jeszcze czytałem komentarze różne pod różnymi wpisami. Zobaczyłem, że walka płci polega na tym, że kobiety walczą ze sobą nawzajem. Jedne bronią statusu wiktymizacji kobiet, permanentnej, wiecznej, ciągle skrzywdzonej i nienaprawialnej, a drugie mówią, no ale słuchajcie, skoro wam tak niedobrze i same mówicie, że faceci nie dają rady, no to jak się jakaś inicjatywa promęska tworzy, no to was nie rozumiemy, o co tu w ogóle chodzi. No i ja nie, naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Pani tu użyła słowa klucza moim zdaniem, mianowicie to jest lęk jakiś. To jest jakiś lęk, że te zdobyte przywileje przez kobiety, no nagle jak zaczniemy teraz się zastanawiać nad mężczyznami, to znowu trzeba będzie im zrobić, nie wiem, jakiś przelew na konto tym facetom, znowu może gdzieś ustąpić miejsca i w końcu wszystko wróci do tego starego, dobrego, w cudzysłowie, patriarchatu. Może to o to chodzi. Może chodzi o to, i takie podejrzenie miałem, kiedy fundację odpalaliśmy, że no niektóre środowiska feministyczne mają taki pomysł na to, żeby mieć monopol na wygłaszanie różnych sądów społecznych związanych z płciami takimi czy innymi, a kiedy się pojawia kontrpropozycja, no to ona jest kontr właśnie, a nie jest to zaproszenie do jakiegoś dialogu i tak dalej. Znaczy wydaje mi się, że to, co pani mówi a propos autorki książki, o której pani wspomniała, no to jest tak, no to jest trochę tak, że jak mamy obie nogi połamane, wyzdrowieje nam tylko jedna, to i tak się będziemy przewracać, prawda? No i chyba takie spojrzenie dla tych środowisk, no fajnie jakby one to powoli uwzględniły, bo nie wrócimy już do jaskini, nie będziemy patriarchalnie funkcjonować, ale z mężczyznami, o których problemach nawet nie wolno mówić, bo to zaraz wywołuje kontrowersje, no jako społeczeństwa po prostu nie zajedziemy daleko i pogłębimy tylko problemy. Mało tego, mam wrażenie, że narazimy się na
dosyć silną wcześniej czy później reakcję tych mężczyzn. To powoli widać w różnego rodzaju wyborach kontrowersyjnych, a propos wyborów właśnie u młodych mężczyzn, którzy no, twardo idą w te stare wzorce, mówiąc to jest to, co jest męskie, prawda? I wcześniej czy później takie ryzyko może nastąpić. No, jak nie mamy kontrpropozycji, bo nie możemy oprzeć się na jakichś konkretnych przesłankach, no to jak pojawia się jedna wielka niewiadoma i ciągłe słuchanie przez mężczyzn tego, że coś jest z nimi nie tak, to jest stara, dobra, sprawdzona propozycja. No i niektórzy po to zaczynają coraz częściej sięgać. No właśnie, tutaj też mam wrażenie, że te zarzuty wobec chociażby tego raportu, czy takich działań w stronę mężczyzn, wynikają z tego, że wyobrażenie jest takie tych osób, które są przeciwne, czy gdzieś tam tutaj burzą się na takie inicjatywy, że to chodzi o to, żeby proponować mężczyznom znowu jakieś rozwiązania takie konserwatywne, prawda? A to, co cała nasza rozmowa pokazuje, że właśnie zwracając się do mężczyzn, będzie nam wszystkim lepiej. Tutaj nawet profesor Ośroda też właśnie skomentowała to, że pojawił się raport Michała Gulczyńskiego, że pojawił się dlatego, że z racji tego, że kobiety zaczęły walczyć o swoje prawa, zaczęło to stanowić zagrożenie dla mężczyzn, nad którym losem troskliwie pochyla się właśnie autor raportu, co już tutaj pokazuje, no, mam zgrzyt tutaj z tym, nie? Że pokazuje to tak, że to jest znowu ten powrót do tego konserwatyzmu, patriarchatu i tak dalej, i że nie widać tego pośrodku tutaj, że to zupełnie nie o to chodzi, kiedy rozmawiamy o problemach współczesnego mężczyzny. Jeżeli wierzyć definicji feminizmu, to tam jest takie słowo, które nazywa się równość. Ładniejsze to jest teraz egalitaryzm, inkluzywność i tak dalej. Więc jeżeli wierzyć temu feminizmowi i traktować go poważnie, no to myślę sobie, że nawet jeżeli różnego rodzaju męskie inicjatywy sprawią, że część mężczyzn powie, a ja chcę się realizować w tradycyjny sposób, a druga część powie, a ja w bardzo nowoczesny sposób, a ta trzecia, a ja tak trochę tak, trochę tak, to właśnie będzie to, co w tej chwili mam wrażenie wiele kobiet może sobie pozwolić. Mało tego, wreszcie ludzie zaczną się spotykać w oparciu o wartości, które są z nimi spójne. No bo kneblowanie ust nie jest rozwiązaniem, które służy jakiemuś dialogowi, komunikacji, a na pewno nie nawiązaniu współpracy. Moim zdaniem takie wystąpienia są tylko dolewaniem oliwy do ognia, jak powiedziałem, rozmuchiwaniem właściwie tego ognia pseudo-wojenki płci, która nie jest nikomu do niczego potrzebna, może nie wiem, nie powiem nikomu, ale społecznie nie jest potrzebna. No dokładnie, tak z moich obserwacji też mam wrażenie, że to jest przekierowanie znowu uwagi tam, gdzie faktycznie problem nie leży, aż tak, prawda? Czego sobie w takim razie możemy gdzieś tam się wzajemnie od siebie uczyć? Kobiety od mężczyzn, mężczyźni od kobiet, żeby żyło nam się wszystkim lepiej? Ja mam na to pytanie cały czas jedną odpowiedź. Miłości po prostu. Okay. Tak, czyli widzenia siebie nawzajem, wspierania siebie nawzajem. To jest chyba, jako psychoterapeuta patrzę na bardzo różne relacje, nie tylko oczywiście w gabinecie, ale i w sklepie, i na stacji benzynowej, i gdzieś w towarzystwie. Pracy jest tyle, że się nie da tego przerobić po prostu. Wynika to właśnie z tego, że my nie potrafimy patrzeć na ludzi, albo mamy z tym olbrzymią trudność jako na ludzi, którzy są też czującymi istotami, które też mają jakieś swoje potrzeby. My, szczególnie teraz pod wpływem moim zdaniem mass mediów, tych mediów społecznościowych, o które mnie pani pytała, czy ja mam, właśnie dlatego ich nie mam. No tam te bańki tożsamościowe też są tak zbudowane, że pojawienie się jakiejś kontrpropozycji uderza w poczucie tożsamości wyznawców tych baniek. No i to siłą rzeczy tworzy lęk, a ten lęk przekłada się na agresję, więc przestaliśmy już umieć ze sobą dyskutować, a zaczęliśmy się po prostu napieprzać, przepraszam za wyrażenie. I to nie prowadzi do niczego dobrego. A płeć jest jednym z takich bardzo, powiedziałbym, atrakcyjnych elementów do rysowania podziałów między ludźmi. I wydaje mi się, że miłość jest takim antidotum. Nie mam na myśli miłości typu, nie wiem, seksualnej czy namiętnej, tylko takiej głębokiej miłości, która naprawdę widzi drugiego człowieka, jest ukierunkowana na niego. Jeżeli byśmy potrafili taką wzajemność w sobie zbudować, to ja jestem bezrobotny.
Czego sobie życzę zresztą już za jakiś czas. Dokładnie. A tak na koniec mam pytanie w imieniu mężczyzn, którzy być może nas będą słuchali, a którzy są gdzieś tam na rozdrożu i nie do końca wiedzą, za co się zabrać. Od czego można zacząć, albo co jest najważniejsze w takiej pracy nad sobą właśnie w kontekście tego wszystkiego, co mówiliśmy, a z czym mężczyźni mają problem w dzisiejszych czasach? Jak tutaj siebie odnaleźć? Gdzie iść, od czego zacząć, bo oczywiście możemy powiedzieć, że na psychoterapię, ale też wiemy, że nie każdego na to stać, nie każdy ma takie Jasne. Możliwości, więc co to jest takie najważniejsze? Jeżeli chodzi o miejsce, z którego można uzyskać pomoc, czy o sygnał, który skłania mnie do tego, żebym zaczął myśleć jako mężczyzna, że może warto nawet nie tyle pomóc, co popracować trochę nad sobą, co sobie poprawić życie. Bo jeżeli chodzi o to drugie, no to znowu. No, generalnie, wie pani, odnoszę się znowu do Bidalfa. Bidalf książka zaczyna między innymi takim zdaniem. Czy jesteś już wystarczająco zrozpaczony? Do mężczyzny takie pytanie. I niestety wielu mężczyzn dopiero jak szoruje brzuchem po dnie swojego życia, to odkrywa, że być może coś robią nie tak, albo druga opcja, jeszcze bardziej idą w zaparte. Natomiast gdzie tego szukać, gdzie szukać takiego wsparcia? Wie pani, no dzięki Bogu już w tej chwili jest chociażby internet, YouTube i można posłuchać, można posłuchać tego, w jaki sposób o mężczyznach myślą też mężczyźni, nie tylko mówię o polskich kanałach. Jest trochę literatury, bardzo dużo w literaturze kobiecej naprodukowaliśmy z kilkoma mężczyznami tekstów na ten temat, więc można sobie poczytać, no ale najzwyczajniej w świecie jeżeli już nie psychoterapia, jeżeli nie warsztaty, no to przynajmniej poszukać należałoby takich męskich kręgów, najlepiej jeszcze profesjonalnie prowadzonych, powiem szczerze, albo w swoim własnym środowisku poszukać jakichś bliskich relacji, tylko to jest bardzo trudne, bo mężczyźni nie potrafią budować bliskich relacji z tego względu, że nie zostali w taki sposób, w takie narzędzia wyposażeni przez swoich bliskich mężczyzn, ojców, wujków, dziadków. Dlatego potem jak wychodzą do świata, no to w pancerzach, prawda? I no nie wiem, czy odpowiadam na pani pytanie, gdzie, bo to tak naprawdę trudno jest mi wskazać jakiś konkretny adres poza jednym, który się to wyświetla cały czas, no ale takich inicjatyw jest trochę więcej. Tak, jak najbardziej właśnie chodzi mi o to, od czego można zacząć, kiedy czuję się, że już się osiągnęło ten moment, że chce się coś zmienić. No, wie pani, tutaj rzeczywiście bardzo dużą i dobrą rolę odgrywają kobiety, które podsuwają tym mężczyznom różnego rodzaju, jeżeli nie pomysły, to inspiracje w postaci a to otwartego artykułu w zwierciadle czy jakiejś innej prasie, a to czegoś tam, a to powiem pani, że ostatnio obserwujemy na naszych warsztatach wyraźnie wzrastający odsetek mężczyzn, którzy przyjechali na nie dlatego, że dostali w prezencie udział od swoich sióstr, partnerek, to nie tylko partnerki, ale naprawdę coraz więcej kobiet mówi, słuchaj, jedź, zobacz, co tam będzie, no nie, dla ciebie. I proszę mi wierzyć, że do tej pory jeden tylko nie wytrzymał i wyszedł. Dosłownie pamiętam, że to jeden, natomiast reszta przychodzi, mówi, słuchajcie, do końca wiem, co mnie tu czeka, dostałem, no to jestem, no i potem wychodzę, mówią, kurczę, no to było niezłe, nie? To było niezłe, także super. Trochę w tą, no to kobiety mają masę rzeczy do zrobienia, ale i pomagają w tym, ale no mężczyźni muszą się w pewnym momencie zamknąć w swoim kręgu, tak? I tam trochę nad sobą popracować. Można was spotkać w Warszawie z tymi warsztatami, czy też jeździcie czasem z warsztatami gdzieś po kraju? To znaczy cztery rodzaje warsztatów prowadzimy stacjonarnie, no, w szeroko pojętej Warszawie raczej pod, a jeden jest warsztatem takim, gdzie idziemy w plener, więc to daleko od Warszawy, na tą chwilę to jest województwo lubuskie. Okej. Okay. Także tak. I to jest taki wyjazd jakiś na kilka dni, tak? Tak. To jest pięciodniowy wyjazd, który jest tak pomyślany, żeby przy okazji funkcjonowania w tym, co mężczyzn zbliża najbardziej, czyli we wspólnym działaniu, jeszcze na łonie natury, z pewnymi przygotowanymi zadaniami, mężczyźni mogli trochę skonfrontować się z takimi, no powiem jednak typowo męskimi cechami w kulturze, no i sprawdzili, jak im idzie współpraca, sprawczość, właśnie sięganie po pomoc, świat bez kobiet i tak dalej, i tak dalej. Więc no, myślę, że to ciekawa inicjatywa.
Świetnie. Oczywiście linki tutaj do strony Maskulinum Fundacji zostawiam w opisie i mam nadzieję, że tutaj nie jeden widz się skusi. No i trzymam kciuki, żeby tak naprawdę w wielu miastach w Polsce, tych większych i tych mniejszych, takie inicjatywy się pojawiały, bo z tego, co Pan mówi, to jest szalenie ważne dla tego, żeby nam się wszystkim żyło lepiej. Naprawdę tak uważam, więc też trzymam kciuki, no i jakoś tam pomagamy w tej sprawie, mam wrażenie. Świetnie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam panią i widzów.